No dobra, namówiliście mnie, żeby sprawdzić, co przyszło tą przesyłką. Cinao.net? Nie, Pocztex. Zobaczymy. Obstawiam, że to przyszło z Alibaby. Czyli wiadomo, z jakiego portaru. No dobra. To z wami to rozpakuję, bo sam nie pamiętam, co zamawiałem. Pewnie nie jeden z was tak ma. Ale zapakowane, że nie pamięta, co zamawiał w piątek. A jednak jest Chinao Express, Mexpress, Mexpress. Jeszcze jedno? Jeszcze jedno? Jeszcze? O kurde. Powiem tak, musiał być dobry weekend. Dobra, otwieramy pierwszą. Wow! W jakim ładnym woreczku. No, jest breloszek dla Wiktorki z jednorożcem, nie? Ładny. I jeszcze jako ładna torebka. Dziękujemy, Ali. To muszę ciąć inaczej, bo widzę, że można przeciąć nie tam, gdzie trzeba. Jest podkładka. To będzie podkładka pod myszkę. Ze specjalnym... O! Specjalną gąbką na rączkę. No to... Kurde. Wow! A to dla Dominiki. K-pop, BTS, Super M, coś w tym stylu. Też ładnie. A tu? O, a tu dla Wiktorii. Kociak. No proszę, jak ładnie wszystko przyszło. A tu może coś dla mnie w końcu będzie, co? W sumie się domyślam, ale zobaczymy. Jak to jest to, co myślę, to będzie filmik. No proszę. No, jeszcze przyszły razem z łyżkami, nie? Do zdejmowania. Kierunkowskazy inteligentne do fokusa. Gdzie diody podążają tak i tak, tak i tak. No zobaczymy. Więc prawdopodobnie niestety będziecie mieli filmik ode mnie. Jak to się sprawuje i jak działa. Dziękujemy, Mateusz, z Poczty Polskiej, że przywiozłeś to wszystko nam. I mam nadzieję, będzie działać. See ya!